Jestem bardzo szczęśliwa, że się widzimy i że jest nas tyle. Witam na webinarium z programu Poczytajmy. Widzę, że jest coraz więcej osób, coraz więcej dołącza. Proszę korzystać z czatu, witać się, pisać, ale też proszę pisać, jeżeli mają Państwo jakieś pytania. Ja też będę prosiła o różne informacje od Państwa i proszę się nie wahać z tego czatu korzystać. Jeżeli nie uda mi się odpowiedzieć, czy Darii na wszystkie pytania teraz, na pewno potem już, jak będziemy jeszcze raz przeglądać nagranie, postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. I też myślę, że jest to taka dobra okazja, żeby się podzielić Państwa, Pań dobrymi praktykami z działań. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że dołączyłam do ekipy Poczytajmy i do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest to moje pierwsze webinarium, więc bardzo proszę o wyrozumiałość. A z wykształcenia jestem polonistką. 12 lat uczyłam, więc znam troszkę, myślę, też Państwa punkt widzenia. Mam nadzieję, że czasem będzie mi to pomocne. Przed nami krótkie spotkanie. Postaram się nie mówić bardzo dużo, ale te podstawowe informacje o programie zawrzeć. Tutaj opowiemy sobie chwilę o programie, o inspiracjach. Część z Państwa, jeżeli wcześniej uczestniczyli Państwo w webinarium poświęconym Poczytajmy, pewnie będzie kojarzyła niektóre slajdy z tej prezentacji, trochę informacji będzie nowych, trochę tak jak sam program będzie niezmienionych. Nasz program istnieje od 2002 roku, więc za nami bardzo dużo działań. Zawsze ponad 200 szkół w ciągu semestru, więc przez te wszystkie lata uzbierała się wspaniała grupa. Wszystkie nasze działania, czy w programie Poczytajmy, czy jakimkolwiek innym prowadzimy, zawsze zgodnie z zasadami Centrum Edukacji Obywatelskiej, czyli tym, żeby nasze działania były ukierunkowane na współpracę, na solidarność, na wzajemny szacunek, na wszelkiego rodzaju działania obywatelskie. Stąd też tak samo istotne jak samo czytanie, ważne w naszym programie jest ta idea wolontariatu literackiego, ale też po prostu uczenia się bycia razem w bardzo różnorodnej grupie, bo grupie dzieci w różnym wieku. Przed Państwem pięć spotkań czytelniczych. Jedna akcja czytelnicza. Zaraz wyjaśnię, co jest czym, ale wiem, że część z Państwa już spotkania ma za sobą, pierwsze, i dużo się dzieje. Jeżeli ktoś z Państwa już odbywał jakieś spotkania czytelnicze, proszę dać znać, proszę napisać. I też proszę napisać, jak poszło. Jest zwłaszcza te osoby, które dopiero startują. Ile mają Państwo osób w grupie i jak te grupy się czują w tym zadaniu. Zanim opowiemy sobie o programie, chciałabym też powiedzieć, skąd w ogóle jak ten program działa i skąd mamy inspiracje, pieniądze i książki, bo jest to dosyć istotne. Bez tych trzech elementów byśmy nie mogli działać. Więc oczywiście najważniejszymi osobami tutaj w tym programie są Państwo, są w dużej mierze Panie. Głównym grantodawcą naszego programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która finansuje nasze działania w tym obszarze, ale też w innych. I
Nie finansuję książek. Przez te wszystkie lata, właśnie od 2002 roku, książki dostajemy w prezencie od różnych wydawnictw. Te wydawnictwa się zmieniały i było ich bardzo dużo. Niektóre są z nami od lat, inne dopiero nawiązały współpracę. Część przestała móc nam pomagać, dlatego że rynek czytelniczy w Polsce też nie jest łatwym rynkiem i rynek wydawniczy. I proszę mi wierzyć, zdobycie czy ofiarowanie 200 książek może być wyzwaniem. Czasami wydawnictwa mogą nam dać tylko kilka sztuk. Są też takie wydawnictwa, które dają nam tych książek kilkaset, w zależności od tego, jakie mają możliwości akurat w danym roku czy w danym semestrze. I każdy z tych darów to jest naprawdę duża rzecz dla nas. Bardzo to doceniamy. A ja przekonałam się, że te osoby, które są po tej stronie wydawnictw, bardzo często to są pasjonaci literatury, którzy czasami wręcz zastrzegają, że owszem, przekazują książki do Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale tylko i wyłącznie na program Poczytajmy i wybierają takie książki, które rzeczywiście czują, że mogą Państwu sprawić jakąś przyjemność czy przydać się do pracy. Więc to nie jest tak, że je po prostu reklamujemy, natomiast właśnie ustalamy. Tutaj dostałam właśnie pytanie, czy sami wybieramy książki. Ustalamy z wydawnictwami. Czasami wydawnictwa same piszą, jakie książki mogą nam dać. Czasami udaje nam się ustalić jakiś wspólny zestaw książek. Nie wszystkie książki mogą być nam ofiarowane, na przykład ze względu na bardzo drogie prawa autorskie i duże koszty druku danej książki w związku z tym. Ale w miarę możliwości tutaj dochodzimy do porozumienia. Czasami jest tak, że jeżeli dane wydawnictwo może nam ofiarować więcej książek jakiegoś tytułu, czy jakąś serię książek, to ustalamy wspólnie, wymyślamy jakiś dodatkowy projekt, stąd w poprzednich latach mieliśmy chociażby projekt o pszczołach, był projekt o Poczytajmy o migracjach. W tym roku, głównie dzięki dwóm małym wydawnictwom, które nas bardzo w tym semestrze wsparły, wymyśliliśmy sobie, że będą to książki obrazkowe, picture booki, na różnych poziomach, różnych wydawnictw, ale stąd właśnie ta taka idea przewodnia tegorocznego naszego projektu. Natomiast jeżeli Państwo mają jakieś pomysły, jakieś propozycje, to też proszę pisać na czacie, czego Państwu brakuje, albo jakie programy mogłyby wrócić. Myślę, że w wielu przypadkach jest to sytuacja otwarta i spróbujemy, żeby tę współpracę móc wznowić. Doskonałe były książki o pszczołach. Ja też tak uważam i właśnie pracujemy powoli nad tym, żeby wróciły. Ale zanim to czeka nas stworzenie po prostu klubu czytelniczego. To będzie zespół uczniów i uczennic. U Państwa w wielu szkołach już te zespoły są zebrane. Ja bardzo, bardzo, bardzo przypominam, żeby przysłać mi zgody rodziców na publikację wizerunku. Bez tego nie możemy publikować żadnych zdjęć i nie powinniśmy w zasadzie współpracować, więc bardzo, bardzo proszę. Mój segregator jest okrutnie pusty niestety. I czy zgody można zeskanować, czy trzeba wysłać pocztą?
Ja bym bardzo prosiła oryginały pocztą. Jeżeli w tej chwili nie ma takiej możliwości, to proszę zeskanować. Można przywieźć, jeżeli Państwo się wybierają na szkolenie, można przywieźć osobiście na szkolenie. To też jest możliwe. Więc tutaj, no rzeczywiście, ja bardzo dziękuję oczywiście wszystkim, którzy już przesłali, ale te zgody są taką dokumentacją, która jest nam niezbędna do życia. I teraz mamy w tych swoich, kiedy już mamy klub, co klub powinien robić? Spotykać się i dobrze się bawić. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Widzę, że tutaj się jakaś, tak, Szkoła Podstawowa nr 1 zaczyta w książkach Joanny Papuzińskiej. Doskonale rozumiem. To jest świetna, świetna literatura. Natomiast oprócz tego, że Państwo czytają i życzę Państwu fantastycznej zabawy przy tym, tym celem, który stoi przed Państwem, to jest przeprowadzenie spotkań z maluchami, z dzieciakami z przedszkoli, świetlic lub właśnie z klas 1-3. Wiem, że zdarzała się sytuacja, że klub czytelniczy czytał na przykład w pobliskim domu dziecka, więc jest to też jak najbardziej możliwe. W przypadku starszych dzieci, jeżeli tutaj są osoby dzisiaj z nami, które pracują i zakładają kluby w liceach, możliwy na przykład jest wolontariat w szkołach przyszpitalnych, na oddziałach dziecięcych, ale przeważnie jest tam właśnie wymagana granica wieku bodajże 15 lat w Warszawie. Pewnie w innych miejscach w Polsce jest podobnie. I tutaj to, co Was wszystkich czeka, to zdefiniowanie swoich celów, wybranie tej grupy docelowej, dla której klub będzie czytał, ale też właśnie takie uzgodnienie tych celów, które bazuje na mocnych stronach. Nie zawsze jest to autoprezentacja, czy nie zawsze jest to umiejętność pięknego czytania, ale myślę, że można znaleźć dużo innych ról i sprawdzić się nie tylko w czytaniu, ale chociażby przy scenografii. No właśnie, przy zadaniach dla klubów, dla słuchaczy, ale też przy robieniu zdjęć. I to jest bardzo ważne. Ja wiem, że w regulaminie jest taki wymóg, żeby przysłać nam chociaż 3 zdjęcia z akcji, ale ja będę bardzo Państwu wdzięczna, jeżeli tych zdjęć będę dostawała od Państwa bardzo dużo razem z opisami. Ja je wszystkie z chęcią umieszczę na stronie. Zwłaszcza jeżeli Państwo robią coś, co jest dosyć niestandardowe, ale każde działanie, które Państwo wykonają, sprawi mi ogromną przyjemność i taką informację zwrotną, co się u Państwa dzieje, chciałabym w miarę możliwości dostawać regularnie. Też w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu pod koniec powinni dostać Państwo paczki z książkami od nas. W tych paczkach będą i książki, i książki, i nasza prezentacja, nasza publikacja dotycząca samego programu z pomysłami. I bardzo, bardzo bym prosiła też z zawartością tych paczek się sfotografować, tak żebyśmy mogli zrobić taką galerię na naszej stronie. Ile tych książek jest, jakie są. Można też napisać własne recenzje i czy to są te książki, na które Państwo czekali, czy jednak nie trafiają w Państwa gusty. To też będzie taka informacja zwrotna, która nam się przyda w dalszej pracy, tak żeby ten projekt nasz poczytajowy dalej się rozwijał. Dobry klub działa lokalnie, dlatego proszę nie wahać się
sprawdzać, czy można na przykład nawiązać współpracę z Domem Kultury, czy lokalnie, to też oczywiście w środowisku szkoły, czy w klubach sąsiedzkich. W wielu miastach one bardzo prężnie funkcjonują. Czy na przykład może są jakieś grupy spotykające się nieformalne uczniów z edukacji domowej. Dla nich spotkanie z dzieciakami szkolnymi też byłoby pewnie dużą gratką. Co jeszcze? Tutaj mamy, że korzysta z własnych zasobów. Szkoły, rodzice, koledzy i koleżanki, też zasobów wiedzowych, książkowych, umiejętnościowych. Także tutaj proszę się rozglądać i szukać każdego, kto może Państwu pomóc ten klub rozwijać. Dobry klub dokumentuje działania. I ja jeszcze raz podkreślam, jak bardzo, bardzo, bardzo mi na tym zależy, żeby ta dokumentacja była. Z przedszkolakami, jeżeli Państwo mają zamiar dokumentować, nie ma takiego wymogu, ale jeżeli będą Państwo robić zdjęcia, na których te dzieci z przedszkoli czy z świetlic będą, to rodzice tych dzieci powinni także podpisać zgody. Można hurtem przekazać. To są dokładnie te same zgody, które podpisują rodzice Państwa uczniów z klubu, więc można je wydrukować też. Nie trzeba na dużej płachcie, też od części z Państwa dostałam wydrukowane takie dwie strony na arkusz i to też jest bardzo, bardzo w porządku. Natomiast rzeczywiście tutaj jeżeli tych zgód od Państwa nie dostanę, nie będę publikować zdjęć, na których są dzieci. Natomiast jeżeli Państwo chcą nie dawać tych zgód, to proszę o takie zdjęcia, na których jest scenografia, książki, dzieci klubowe, których zgody mamy. I to też wystarczy. Chociaż oczywiście zdjęcia z maluchami zawsze są mile widziane. Dobry klub czytelniczy oczywiście sprawdza, czy osiąga swoje zamierzone cele. Natomiast jakie to są cele, to już zależy od Państwa, bo oczywiście jest ta rama, którą my dajemy, czyli 5 spotkań i jedna akcja czytelnicza, która wychodzi poza spotkania i idzie, promuje czytelnictwo gdzieś w okolicach, w lokalnej społeczności, w szkole, ale może być też w mieście czy w autobusie. Natomiast co sobie Państwo ustanawiają jako własny cel klubowy, to też już zależy od Państwa chęci i od tego, co klub lubi, w czym się dobrze czuje i co sobie wymarzył. I bardzo proszę nie zapominać o tym, że dobry klub czytelniczy nie waha się świętować, dlatego że robią Państwo wspaniałą rzecz. I Państwo, i Państwa dzieciaki robią coś dla siebie, ale robią też coś dla innych. Prawdopodobnie też jest tak, że dzieci, którym dzieci klubowe czytają, nie zawsze mają duży kontakt z książką, nie zawsze mają duży kontakt z dobrą książką, co jest dosyć istotne. I to te swoje małe i większe sukcesy proszę świętować, proszę się dobrze bawić i proszę doceniać swoje działania, zwłaszcza, że są one chyba w niełatwym dla Państwa jako nauczycieli roku, kiedy troszkę trzeba ukonstytuować na nowo swoją pracę i ją poukładać. To jak wyglądają spotkania klubu czytelniczego, to ja bym chciała się dowiedzieć od Państwa. Więc bardzo proszę napisać na czacie, jakie pomysły sprawdzają się u Państwa, jakie te dobre praktyki warto promować. Ja, kiedy spotykałam się ze swoimi uczniami przy innych projektach, bardzo lubiłam zaczynać od poczęstunku, za każdym razem coś przynosiliśmy.
dobrego do jedzenia i dopiero wtedy siadaliśmy do pracy. Ale też na przykład jeden z klubów historycznych u nas w szkole zawsze pilnowali uczniowie, żeby były świece pozapalane i robili sobie atmosferę grozy średniowiecznej i dopiero przy tym ciężko pracowali naukowo. Więc mogą to być gry. Można zaczynać od przeczytania jakiegoś krótkiego wiersza. Na Zachodzie zupełnie niedawno, nie wiadomo czemu, odkryto, że czytanie wierszy na początku lekcji poprawia skupienie i myślenie, ale myślę, że to w ogóle jest nie najgorszy pomysł. Mogą być wszelkiego rodzaju pytaki czy cokolwiek innego. Mam nadzieję, że Państwo się podzielą też. Tutaj widzę, że ktoś właśnie grał w 5 sekund. Tutaj ktoś łączy koło teatralne, tak? Pani Bogumiła łączy koło teatralne z działaniami klubu czytelniczego. Mam nadzieję, że Państwo też dopiszą więcej, bo to są wspaniałe propozycje i pomysły. Większość klubów, jeżeli dobrze odczytałam maile, to są kluby, które są zrzeszają dzieci w różnym wieku. Ale wiem, że też zdarzają się takie kluby, które są po prostu przy jakiejś klasie. To też jest w porządku, jak najbardziej. Natomiast tutaj ten dodatkowy walor, że dzieci z różnych klas mogą się spotkać i wspólnie coś robić. Czasem dzieci w bardzo różnym wieku też mogą razem coś robić. To też jest bardzo cenne. Dzięki temu też są troszkę mniej anonimowi w szkole i pewnie troszkę jest im potem lepiej, kiedy znajomą duszę spotykają gdzieś na korytarzu. To są przykładowe pomysły, pewnie nie najlepsze, ale takie, które gdzieś też do mnie trafiają i które ja lubię, to są różne story cubes, czyli kości z do układania historyjek. Nie trzeba ich kupować. Można je robić, można dawać dzieciakom do wyrysowania i to też dobrze działa. Karty Dixit pewnie już wszyscy świetnie znają. Ja mam też taki, bardzo je lubię, ale mam też w domu taki odpowiednik do opowiadania historyjek, Tell Me a Story. Zaraz może pokażę, jak wygląda, jeżeli mi się uda otworzyć. Pokażę, jak to w środku wygląda. To są historie, które, obrazki, które różne te historyjki pozwalają układać w zależności od tego, co się wylosuje. Więc można sobie to wykorzystywać też przy wybrane z tych jako powtórzenie książki, a można jako właśnie ćwiczenie wyobraźni i wymyślanie. Są też tutaj skrable, ale są też dwa obrazki z Lego. Jeden jest taki klasyczny, tak naprawdę ten z karteczkami naklejonymi, to jest Lego, które się dobrze sprawdza przy ćwiczeniu na przykład gramatyki. A ponieważ ja uczyłam długo dzieci cudzoziemskie, to się świetnie nadaje do uczenia, jak wygląda polskie zdanie. Ale też wszelkiego rodzaju klocki bardzo lubię wykorzystywać do tego, żeby opowiedzieć na przykład, jak wątki wyglądały, i wtedy każdy klocek to jest na przykład historia innego bohatera, w zależności od koloru. Czyli czerwony to jest jeden bohater, żółty to inny. Albo na przykład uczenia chronologii. Ale tutaj też pod spodem umieściłam zdjęcie, jak można było sobie po prostu z klocków zrobić ilustrację do taką 3D do książki. To, co jeszcze mamy tutaj, jest zrobiona winda dla Roszpunki, żeby trochę te umiejętności techniczne poćwiczyć, ale też wszelkie pomysły, na przykład z wymienianiem się książek czy ukrywaniem tytułów książek, tak żeby
Była to pewna niespodzianka, kiedy się wymieniamy albo umieszczamy w bibliotece taką właśnie paczkę przypadkową, a czasami nieprzypadkową, tylko jest to zagadka, czyli na tym szarym papierze można umieścić na przykład obrazkową ilustrację, po której trzeba zgadnąć, co to za książka jest, a można się też zdziwić, kiedy się zgadnie nieprawidłowo. Tutaj na tym slajdzie zebrałam różne możliwe działania. Ja bardzo proszę o wpisywanie też swoich pomysłów. Na pewno moje nie wyczerpują tego, co Państwo robią i jakie pomysły Państwo mają ze swoimi grupami. To, co ja wypisałam, postaram się część wytłumaczyć. Podwieczorek bohaterów książek to podwieczorek, w którym każdy się wciela w swojego ulubionego książkowego bohatera i musi do końca podwieczorku odgrywać swoją rolę i z niej nie wypaść. Co bywa bardzo zabawne, ale też pomaga przełamać tremę i zaprezentować swoją ulubioną książkę, pokazać swoje umiejętności. Magiczny kufer, wymiana między klasami książek, które wrzucamy do jakiejś z braku kufra, może pudełka czy walizki i nawiązujemy współpracę. Może to też być współpraca po prostu w grupie, gdzie podajemy sobie książki, wymieniamy się książkami, które chcielibyśmy, żeby ktoś inny przeczytał. Zabawa w geoskrytki, literackie bingo, czyli wariacja na temat starego dobrego bingo. Czytanie bostońskie, które jest obecnie międzynarodowym hitem, czy słusznie, czy nie, to już Państwo to ocenią. Też bardzo proszę o Państwa uwagi na ten temat. Natomiast też taka możliwa przestrzeń na to, żeby uczniowie mogli i posłuchać książek, ale też mieć czas, żeby się wyciszyć i poczytać samodzielnie. Strony, które potrafią, dzięki którym uczniowie mogą zrobić na przykład fałszywą stronę Facebooka, na którym różni bohaterowie literaccy rozmawiają. Mikrobiblioteka, czyli taka półka, do której jest dostęp do książek zawsze. Można sobie wziąć, można sobie zabrać, można sobie poczytać na przerwie, nie idąc do biblioteki. Mogą to być książki, które do biblioteki już nie trafiają, albo takie, które znudziły się w domach i teraz je uwolnić. Flashmoki happening to już bardziej takie działania związane z akcją czytelniczą, ale też pokój zagadek, tworzenie audiobooka ze wszystkimi możliwymi efektami dźwiękowymi i też takiego audiobooka na sucho podczas czytania, kiedy na przykład to dzieciaki są tymi, przedszkolaki są tymi, którzy mają wykonywać jakieś dźwięki i do tego wystarczy czasem kartka papieru, folia czy miska i potrafią zrobić świetne efekty dźwiękowe w odpowiednich momentach. Są spotkania z twórcami. Ranking książek to jest taki też pomysł na to, jak zagospodarować korytarz szkolny, to znaczy napisać na przykład kilka znanych tytułów i każdemu pozwolić postawić kropkę czy gwiazdkę przy ulubionej książce, zobaczyć, która książka czy która lektura są najchętniej czytane, a które są najmniej. Chciałabym to rozszerzyć na całą szkołę o podwieczorek, czy może to być akcja czytelnicza? Jeżeli jest to rozszerzone na całą szkołę, jak najbardziej. Myślę, że to byłaby świetna akcja czytelnicza i myślę też, że część nauczycieli z chęcią też przebrałaby się ze swoich ulubionych bohaterów. Jest to coś, co jak najbardziej może w szkole zadziałać.
Tutaj podałam kilka stron internetowych, pewnie większość jest Państwu doskonale znana. Na takich, to są strony, na których można też znaleźć jakieś inspiracje, ale też nowe linki, trochę inne znajdą Państwo w publikacji. Publikacja jest oczywiście dostępna cały czas na naszej stronie internetowej, proszę z niej korzystać. Proszę też zaglądać do materiałów czy scenariuszy, które tam są. Ich nie, z poprzednich lat my ich nie usuwamy, się nie zestarzały, ale też w tym roku oczywiście w ciągu semestru będziemy umieszczać nowe. Spotkania czytelnicze, klub czytelniczy organizuje dla młodszych, dostosowuje, ale dostosowuje też według własnych potrzeb, własnych umiejętności i tego, jak ma klub ochotę to zaaranżować. Czasami one są skromne i w porządku, czasami są rozbuchane z ogromną scenografią, są wzbogacone właśnie o działania teatrzyków wszelakich, o muzykę, o zabawy, gry wymyślone do konkretnych książek. Więc jeżeli mają Państwo takie możliwości i dzieciaki takie chęci, to proszę też przesyłać swoje dobre praktyki i to, jak to poszło. Tu są przykładowe możliwości, jak można łatwo taki teatrzyk wykonać. Wiem, że teatrzyki Kamishibai są popularne w wielu szkołach i przedszkolach, i część przedszkoli ma też te teatrzyki, ale teatrzyk Kamishibai jest też bardzo prosty do zrobienia i nie wymaga w zasadzie dużych czy drogich nakładów. Można też wykonać z kawałka tektury i też jest w porządku. Tutaj jest zdjęcie z jednej z poprzednich edycji. To akurat było oczywiście do książki o skarpetkach, która jest bardzo popularna. To była jedna z zabaw, ale proszę samodzielnie też wykonywać, pozwolić dzieciakom, żeby robiły różne aktywności. Myślę, że to będzie też dla nich bardzo rozwijające. Natomiast akcja czytelnicza, tak jak już wspominałam wcześniej, to jest akcja, która musi wyjść poza klub i poza nasze przedszkolaki czy pierwszoklasistów. I od Państwa możliwości, Państwa chęci zależy, jak duża ta akcja będzie i do kogo ona będzie kierowana. Jej zadaniem jest przede wszystkim, jej celem jest zachęcenie innych do czytania. I też, jeżeli Państwo już mają jakieś pomysły, czy mają doświadczenia z tworzeniem takich akcji, to też, jeżeli Państwo się wstydzą, czy nie mają teraz ochoty pisać na czacie, to ja czekam na maila od Państwa. Z chęcią to wszystko zbiorę, tak żeby ta nasza strona, poczytajmy, stała się też takim miejscem wymiany dobrych praktyk i też troszkę pozwoliła nam sieciować szkoły, żeby Państwo nie potem mogli się odnaleźć, być może kiedyś nawiązać współpracę między sobą, już nie zawsze pod auspicjami Centrum Edukacji Obywatelskiej. No to tutaj mamy oczywiście promocja klubu czytelniczego i działań wolontariackich, ale też promocja właśnie tych szacunku, sympatii do książek i tego, że czytanie może być obudowane dużą radością i może tą radość sprawiać. Naszym dzieciom bardzo spodobała się akcja literacka Sherlock Holmes. No właśnie, osoba, która kopertę odnalazła i prawidłowo odpowiedziała, otrzymywała nagrodę. I to zawsze chyba się sprawdza, nawet z licealistami. Jeżeli Państwo tutaj nie mają takich doświadczeń, to powiem, że zagadki poukrywane w szkole, nawet jeżeli to są nudne zagadki historyczne czy gramatyczne, sprawdzają się świetnie, jeżeli można przy tym trochę pobiegać i pozbierać punkty.
To jest tak, slajd jeden z jednej z poprzednich edycji naszego webinarium. I on jest tutaj oczywiście po to, żeby pokazać, że można odgrywać scenki literackie. Albo na przykład tworzyć własne zakończenie, jeżeli zakończenie w książce było zbyt nudne, czy skończyło się nie tak, jak powinno. Ale tutaj też zostawiłam linki do przepisów, jak stworzyć literacki escape room, czy teraz jak częściej się używa pokój zagadek. I dwa linki do tego, jak na terenie szkoły zrobić prostą grę terenową. To może być gra właśnie związana z literaturą. Ona nie musi być nigdzie daleko, może być na terenie szkoły, może być na terenie klasy, może być na szkolnym boisku. Nie musi wychodzić daleko poza teren szkoły czy świetlicy. I tutaj mamy to, co jeszcze Państwa czeka, to happeningi czytelnicze. To jest to, co można zrobić właśnie w ramach akcji czytania w przestrzeni publicznej. Może to być jakieś przedstawienie, może być czytanie w autobusie, gdzie wszyscy nagle wyciągają książki i czytają, albo ktoś czyta na głos. Natomiast to, co ja też zachęcam i bardzo lubię, to jest tak zwane święto wydarzenia z książki. I na przykład moje ulubione wydarzenie, które ja świętuję zawsze, to jest 4 maja, dzień, w którym Alicja wpadła do króliczej nory. Jeżeli są jakieś daty podane w książkach, które Państwa kluby lubią, czy Państwo lubią, to jest to dobra okazja do świętowania, do zrobienia urodzin bohatera literackiego czy jakiejś innej okazji. I tutaj, jakie wsparcie możecie Państwo od nas uzyskać? To są książki od wydawnictw. Mam nadzieję, że w tym roku przynajmniej w tym semestrze przynajmniej dwie książki będzie każda szkoła mogła dostać. Jeżeli dostaniemy więcej, to postaram się też dosyłać. Jeżeli mają Państwo jakąś specyficzną grupę w klubie lub specyficzną grupę odbiorców, jakieś konkretne potrzeby, proszę do mnie pisać na mój adres mailowy aneta.derda@co.org.pl. Dlatego, że jeżeli tylko jest taka możliwość, ja oczywiście doślę to, co jest Państwu potrzebne. Jeżeli mam taką książkę gdzieś w zasobach, z chęcią się z Państwem podzielę i chciałabym, żeby te książki trafiały właśnie do tych osób, które najbardziej ich potrzebują. Będziemy dodawać scenariusze do naszych zajęć. Te scenariusze to na ogół powstają jeden, dwa w semestrze, ale myślę, że na ich podstawie też można coś miłego, ciekawego zrobić. I dwa szkolenia tematyczne. O tych szkoleniach jeszcze za chwilkę powiem. Natomiast czekam oczywiście od Państwa na relacje, na zdjęcia i na zgody. Bardzo proszę o zgody. I to, co jeszcze tutaj Państwa czeka na koniec, to sprawozdanie wysyłane drogą mailową, co Państwo ze swoimi klubami w ciągu semestru zrobili i jest to warunek uzyskania dyplomu. Ta formalność, którą gdzieś tam będziemy musieli spełnić, ale oczywiście te dyplomy na Państwa czekają, a ja czekam na maile, które tylko potwierdzą Państwa pracę. I teraz jeszcze ten ostatni slajd ze szkoleniami. Szkolenia, tutaj Państwo widzą, poczytajmy w Warszawie.
Właśnie dlatego, że czasami udaje nam się, czasami dostać grant nie tylko z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ale też zdobyć pieniądze, żeby móc rozszerzyć nasze działania. To bardzo proszę o tym razem, przepraszam, bo tutaj zaczęłam jednocześnie czytać czat, bo właśnie to dzięki działaniom Biura Edukacji, może współpracy z Biurem Edukacji, dla klubów z Warszawy mamy szkolenia dla dzieciaków też. Jeżeli uda nam się zdobyć inne granty, to oczywiście postaramy się natychmiast zapraszać też inne kluby. To wszystko zależy po prostu od tego, jakie możliwości projektowe, budżetowe w danym roku mamy. To się zmienia. Gdzie wysyłamy relacje? Do mnie, tak. Wszystkie relacje, wszystko, co jest związane z Poczytajmy, proszę do mnie. Ja to wszystko zbieram. I szkoda, że nie Trójmiasto. Szkoda, że nie Trójmiasto, rzeczywiście. W tym roku to wynikło też ze względów organizacyjnych. Mam nadzieję, że jeżeli Państwo będą też w przyszłym semestrze z nami, to spotkamy się w którymś z trójmiejskich miast. Postaram się, żeby w przyszłym roku, w przyszłym semestrze po prostu te zajęcia były w innych miejscowościach niż w tym roku. Więc Poczytajmy w Warszawie dotyczy szkół warszawskich i ja szkoły warszawskie serdecznie, serdecznie zapraszam w jednym z tych trzech wybranych terminów. Natomiast wszystkich Państwa bardzo gorąco zapraszam na dwa inne szkolenia. Dlaczego szkolenie o pracy z książką obrazkową w Poznaniu, a nie w Warszawie? No i znowu, no, kwestie organizacyjne i w tej sytuacji też możliwości pracy trenerki. Osoby, która sama jest autorką książek obrazkowych i będzie te działania prowadzić. Jest do wyboru Poznań lub Wrocław, więc tym razem ta część Polski. Mam nadzieję, że w przyszłym semestrze będzie to na przykład Lublin albo właśnie Trójmiasto. Zobaczymy, jakie będziemy mieć tutaj możliwości organizacyjne. Więc całe to szkolenie w Poznaniu lub Wrocławiu będzie tworzone pod pracę. To będzie 6 godzin tylko właśnie jak pracować na różnych poziomach z książkami obrazkowymi. I będą to szkolenia nie tylko dla klubów, do klubów czytelniczych, ale też w ogóle, co z taką książką obrazkową w szkole można zrobić. A może Płock, piękne miasto, ja się zgadzam. I jak najbardziej, jeżeli tylko znajdziemy miejsce i możliwości dojazdu do Płocka, to z chęcią skorzystamy. I zapraszam na dwa terminy szkolenia o metodach pracy w klubach i na lekcjach. W tej chwili jesteśmy z naszymi trenerami na etapie szczegółowego opracowywania już konkretnych zadań dla Państwa. I dużo, duży wkład pracy przy opracowaniu tych zadań i ćwiczeń je będzie kładziemy na to, żeby te zadania były użyteczne właśnie w ogóle, nie tylko w samym klubie czytelniczym, ale też jak aranżować pracę z książką, jak troszkę urozmaicić wszystkie nudne lektury. Nie wspominałam wszystkich lektur tak z takim samym entuzjazmem. Państwo też chyba mają swoje wybrane. Czy szkolenia są obowiązkowe? Nie, szkolenia nie są obowiązkowe. Zapraszam na nie serdecznie. Są bezpłatne. Są od godziny 10 do 16 z przerwą. Zapisy ruszyły i mam nadzieję, że wszyscy Państwo dostali maile z prośbą o zapisywanie się. I oczywiście, szkolenie na odległość to szansa dla nauczycieli z maleńkich miejscowości i ma Pani absolutną rację. Ja myślę, że to jest kwestia być może w ogóle odejścia
od formuły szkoleń stacjonarnych czy zmniejszenia ilości szkoleń stacjonarnych na rzecz internetowych. Całkowicie odejść nie możemy, bo też są nauczyciele, którzy niechętnie korzystają z internetu, czy nie mają takiej możliwości. Ale być może w przyszłych budżetach i w przyszłych grantach będzie taka możliwość, żeby było po prostu więcej webinariów, a mniej spotkań stacjonarnych. Myślę, że tak naprawdę teraz to jest bardzo dobry czas, żeby o tym rozmawiać. Ale właśnie tutaj też są głosy, że stacjonarne też są super. Ja na te stacjonarne serdecznie Państwa zapraszam. Z całego serca. Są oczywiście darmowe. Nie mamy możliwości zwrotu pieniędzy za dojazd. Bardzo mi przykro, ale jeżeli mają Państwo możliwość dojechania do Warszawy, czy do Poznania lub Wrocławia, gorąco zapraszam. Miejsca jeszcze są, chociaż niektóre terminy rzeczywiście są już troszkę pozajmowane. Tak naprawdę, tak bardzo się starałam, żeby nie zagadywać Państwu całego wieczoru, że skończyłam i udało mi się powiedzieć szybciej niż planowałam wszystko. Ale jeżeli mają Państwo jeszcze. Dzisiaj też jest online i było ciekawie. Bardzo dziękuję. Ojej, bardzo dziękuję, bo się też bardzo stresowałam. I jeszcze w międzyczasie, czego Państwo przez kamerę nie widzieli, wpadła moja córka z kocem na głowie, udając egipską księżniczkę, więc dziękuję, że nam się to wszystko udało. Ja serdecznie dziękuję. Proszę pisać, odzywać się, przesyłać zdjęcia, dzielić wątpliwościami i bądźmy cały czas w kontakcie. Pozdrawiamy córeczkę, pozdrowie, dziękuję serdecznie. Bardzo prosiłam, żeby nie wchodziła, ale to było zbyt ciekawe. Dziękuję. Przeczytam z uwagą wszystkie Państwa uwagi. Film umieścimy w internecie, ale też wszystkie uwagi, które Państwo tutaj napisali, postaram się zebrać w jeden tekst i umieścić też na stronie i odpowiedzieć na pytania, ale też właśnie przedstawić różne Państwa działania. Mam nadzieję, że uda właśnie nam się zebrać te wszystkie wspaniałe, dobre praktyki, które Państwo robią i Państwa cudowne pomysły i zrobić bazę doskonałych działań związanych z literaturą. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo.